przyznam szczerze, że zastanawiałem się czy recenzować film pod tytułem Niebezpieczni Gentlemani, bo to polska komedia kryminalna, film rozrywkowy, film komercyjny, tak też pomyślany. No ale potem pomyślałem sobie Dlaczego właściwie filmów rozrywkowych mam nie recenzować? Dzieje się to w przypadku filmów amerykańskich, więc i od czasu do czasu w przypadkach polskich filmów warto zastanowić się, jaka ta rozrywka filmowa u nas jest. Tym bardziej, że o tym filmie zaczęło być głośno, zaczęło, zaczęto mówić, że to jest wreszcie udana polska komedia kryminalna, że nawiązuje do sukcesów, Juliusza Machulskiego, takich chociażby jak Wabank. Że cieszy się popularnością i że jest całkiem niezła frekwencja w kinach, a to jest już bardzo ważne w kontekście tego, co się dzieje po pandemii, kiedy to polscy widzowie przestali lubić w kinach oglądać polskie filmy. I nawet bardzo dobre polskie filmy nie cieszą się powodzeniem, chociaż przed pandemią to właśnie polskie filmy biły rekordy powodzenia w kinach, w multiplexach i wydawało się, jakby polska publiczność wreszcie. Wreszcie, po latach lekceważenia, pokochała polskie kino. No i pandemia stała się jakimś katalizatorem rozczarowania, katalizatorem zmęczenia, katalizatorem odwrócenia się polskich widzów od polskich filmów w kinach. Mam nadzieję, że tylko przejściowym. No i właśnie tak, jednym z takich dowodów na to, że może to być tylko przejściowe zjawisko, miał być film pod tytułem Niebezpieczni dżentelmeni. No więc wybrałem się oczywiście do kina na ten film i na taki zwykły seans z publicznością mniej więcej była jedna trzecia sali. Co nie jest całkiem źle w dzisiejszych warunkach. A więc jedna trzecia sali, nikt nie wyszedł. Generalnie mam wrażenie, że wszyscy byli ukontentowani, czyli że zobaczyli film, na który kupili bilety. To, żeby film był mniej więcej taki, jak sądzili, że będzie, i że właśnie nastawili się na taki film. A więc możemy powiedzieć, że to jest produkcja. Udana, właściwie podwójnie udana, ponieważ to jest jeszcze na dodatek debiut. Debiut pełnometrażowy Macieja Kawalskiego, który potrójnie y y y jest to udane, bo nie tylko udany film, nie tylko udany debiut, ale jeszcze y nie jest to tylko dzieło reżysera. Maciej'a Kawalskiego, ale także scenarzysty, bo sam napisał scenariusz. Du dużo tego dobra, więc należałoby się tym zainteresować i to właśnie czynię. Film pod tytułem Niebezpieczni dżentelmeni jest prawdziwym kinem rozrywkowym w bardzo luźny sposób nawiązującym do klimatu młodej Polski, czyli takim zakorzenionym czy zakotwiczonym w Polskiej historii kultury, w, wśród polskich znanych osobowości i osobistości, które przywołuje z historii: historii literatury, historii malarstwa, historii polityki. No i miesza to wszystko to znaczy, bierze sobie nazwiska, Wymyśla jakąś historię kryminalną z udziałem tych głównie panów, którym każe się spotkać. Oni się najczęściej gdzieś tam znali, ale niekoniecznie spotykali, i niekoniecznie w tej konfiguracji. No ale tu w Zakopanem w roku 1914 spotyka się. Czw na, czwórka znajomych w dodatku na bardzo mocno zakrapianym alkoholem i wdychanym narkotykami przyjęciu. E w wydanym przez Witkacego, czyli Stanisława Ignacego Witkiewicza, wybitnego polskiego nie tylko dramaturga, ale dramaturga naprawdę wybitnego, twórcę takiej nowoczesnej, groteski, abstrakcyjnej, trochę groteski, absolutnie nowoczesnego teatru, ale także, jak wiemy, znakomitego malarza i rysownika, przede wszystkim rysownika Portrecistę, który nawet stworzył film, firmę portretową. No i zawdzięczamy mu Mnóstwo ciekawych portretów znanych osobistości z pierwszej połowy XX wieku, a właściwie z pierwszych lat 30. Witkacy zginął w 1939 roku, popełnił samobójstwo, dowiedziawszy się, że wybuchła II wojna światowa, nie chciał być jej świadkiem, nie sądził, żeby był w stanie to przetrwać. Więc Ignacy Witkiewicz wiadomo było, że on rzeczywiście brał narkotyki, że rzeczywiście pił, on nie ukrywał, tego, bo na przykład na obrazach, które malował, to w rogu po prostu pisał wzory chemiczne substancji, które zażywał lub które w nim były w trakcie, kiedy robił taki obraz. No więc nic dziwnego, że to on właśnie wydawał takie przyjęcie. Na tym przyjęciu był także, aha, i, i ważne, żeby powiedzieć, że Witkacego grał Marcin Dorociński w filmie Niebezpieczni Gentlemeni. Drugi pan to jest Tadeusz Bojżeleński, wybitny, no nie tylko intelektualista, nie tylko pisarz, nie tylko działacz społeczny, lewicowy, antyklerykał, ale także znakomity kabaretnik, przecista, piszący fraszki, wiersze, no ale przede wszystkim rozprawy, wspaniałe rozprawy, które w, no, były taką podwaliną nowoczesnego, w, w, wyzwolonego, postępowego myślenia, także postępowego obyczaju. Tu się spotyka grago Tomasz Kot. Bardzo ważne, bo za chwilę będę mówił o wykonawcach. Trzeci z tej czwórki, która, która przeżywa owo przyjęcie w Zakopanem w 1914 roku, to jest Józef Konrad, czyli wybitny polski pisarz, marynista przede wszystkim, autor no, na przykład Lorda Jima, czy Smugi Cienia, czy. No, kilkudziesięciu książek, które sprawiły, że stał się właściwie takim członkiem elity pisarskiej światowej. Jego, jego książki to jest światowy, uniwersalny standard literacki, taki kanon literacki, który właściwie obowiązuje każdego. Czyli Józef Konrad i jego gra z kolei Andrzej Seweryn. I czwarty z tej czwórki, Bronisław Malinowski, wybitny. Polski antropolog, twórca takiej książki jak Życie Seksualne Dzikich. Znowu wielkość naukowiec o skali światowej. On badał przede wszystkim ludy Afryki, odkrywał, od, od, odkrywał nowe tereny, nowe miejsca. Był wyjątkowym wielkim człowiekiem. Jak on się znalazł na tym przyjęciu u Witkacego, to szczerze mówiąc nie wiem, no ale jego zagrał Wojciech Mecwaldowski. To jest bardzo ważne. Teraz, żebyśmy przypomnieli sobie o twórców wszystkich tych czterech ról: Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn i Wojciech Mecwaldowski. Wybitni aktorzy, którzy Szczególnie w scenach zbiorowych, a mieli kilka takich scen, kiedy, kiedy byli wszyscy na ekranie, no widać było, że po prostu dają z siebie maksimum. Dają z siebie wszystko i jest to taki rodzaj brawurowego popisu aktorskiego. Każdy z nich jest wybitny, inaczej wybitny, i każdy z nich chciał, by, być może wzajemnie byli dla siebie katalizatorami takiego wysiłku aktorskiego, chcieli, no, nie chcę może powiedzieć, że popisać się, ale w każdym razie pokazać swoją klasę. I jeden napędzał drugiego. To się czasem zdarza. To się częściej zdarza w teatrze niż w kinie, ale to się zdarza również w kinie. I to. To jest fantastyczna rzecz, bo ile razy mamy takie wrażenie, kiedy oglądamy film, że mamy dobrych aktorów, których bardzo lubimy, ale nie mieli okazji, żeby, żeby się pokazać, nie mieli okazji zagrać tak, jak my lubimy, żeby oni grali. Ja, ja, jacyś tacy byli zagubieni, jacyś tacy niewykorzystani. Często mamy takie odczucie w odniesieniu do lubianych aktorów. Zresztą dotyczy to filmów z całego świata, także polskich filmów. I tu nagle mamy odwrotną sytuację. To znaczy, czterej panowie wzajemnie po prostu tak się mobilizowali, że każdy z nich stworzył taką perełkę aktorską. I tu trzeba przyznać: perełka, perełki aktorskie. Z przyjemnością ich się ogląda. Ja miałem wrażenie czasem, jakbym był w teatrze, na sztuce, gdzie właśnie. Grają aktorzy trochę puszczając oko do widzów i dostają brawa. Słyszałem nieomal te brawa teatralnej publiczności, którymi nagradzane są poszczególne e, popisy aktorskie. Tak to jest zrealizowane w tym filmie. Ale to, to jest w zasadzie 90% tego, co dobre w tym filmie. To jest właśnie ten popis aktorski czwórki znakomitych aktorów. Tam jest jeszcze paru ciekawych aktorów, którzy grają kolejne ciekawe postacie. O tym za chwilę powiem, ale zaczyna się, zaczynają się teraz dalej kłopoty. Kłopot pierwszy. To jest taki, że nie za bardzo wyszedł scenariusz panu Maciejowi Kawalskiemu. Ja wiem, że on miał pomysł, podejrzał sobie inne filmy o takich dżentelmenach postawionych w sensacyjnych sytuacjach, więc podejrzał sobie, jak to się robi na świecie. Wiedział, jaki film chce wyreżyserować, ale niestety nie dostał scenariusza napisanego przez fachowców. Wobec tego sam to zrobił i pokazał zresztą, że też jest fachowcem, ale niedoskonałym. W związku z tym ten scenariusz tak szarpie. Przez chwilę coś wydaje się, że, 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 się, że zaskakuje, tak jak, jak w takim jak łańcuch w rowerze, jak, przerzutka, jak się przerzutkę przerzuca i, i, i jest taki moment luzu, i potem on zaskakuje i jedzie dalej. Tylko że ta przerzutka jest zepsuta. I ta przerzutka w tym filmowym rowerze co chwila jakby sama bez naszej woli. Przerzuca się raz szybciej, raz wolniej, raz pod górę, raz w dół. I, i co chwila mamy te takie właśnie momenty, kiedy, kiedy łańcuch jest nienapięty. Kiedy, kiedy nagle coś staje, coś, coś spada, coś, coś nie wiadomo, czy zahaczy, czy załapie. I to jest męczące. To jest męczące. W dodatku, wraz z postępem filmu, ten scenariusz rozsypuje się coraz bardziej i robi się coraz bardziej naciągany. Czyli ten łańcuch w rowerze już jest taki y, y, dorabiany trochę. Tam coś, coś jakieś przesełko, y, y, jeden fragment łańcucha został wyjęty, bo już ten łańcuch się zrobił za długi i spada ciągle. Więc y, 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 jakieś szachermacher jest robione, y, żeby to postawić i żeby, żeby, żeby działało. Ale te ruchy Schachermacher, takie poprawcze, naprawcze scenariusza są tylko bardzo doraźne, bardzo chwilowe i nie zmieniające ogólnego, um, ogólnego wrażenia, że scenariusz jest niedopracowany i przede wszystkim nie całkiem fachowo napisany. On potrzebowałby tutaj naprawdę dobrej konsultacji i, i paru dobrych um, i takich um, podstawowych, fundamentalnych posunięć naprawczych. O czym opowiada ten film? No oczywiście nie mogę powiedzieć za wiele, ale mogę powiedzieć to, co jest na plakacie, to co jest w reklamach filmu. Czterej panowie w 1914 roku w Zakopanem, czyli jeszcze raz przypomnę, Tadeusz Bojżeleński, Witkacy, Józef Konrad i Bronisław Malinowski budzą się rano po upojnej nocy to była zabawa, zabawa, taka jak tylko na przełomie wieków się dzieją jakaś taka trochę dekadencka, trochę młodopolska. Dużo było szaleństwa, dużo było wygłupów, dużo było alkoholu, dużo było narkotyków. Budzą się rano, boli głowa, nie wiedzą co się działo i nagle się okazuje, że znajdują trupa. No jak w powieści Agaty Christie. Mamy trupa w domu. Kto go zabił? W ogóle, kto to jest? Ten zabity facet. Nikt go nie zna. A po drugie, kto go zabił? Tu ktoś, zabójca, musi być między nami, tak? Łagaty Kristi zupełnie. No dobrze, tylko że nie wiadomo, bo panom się. Urwał film, e, za dużo wszystkiego było poprzedniej nocy. No, żaden z nich nie jest urodzonym mordercą. Więc tak się nie poczuwa do tej sytuacji, no ale też widzą, że coś z tym trzeba zrobić, coś trzeba zrobić z rozstrzygnięciem, co się stało, i coś zrobić z ciałem. No i tu się zaczyna film, zaczynają się komplikacje. O nich już nie będę mówił, bo nie chcę psuć przyjemności. Jak powiedziałem, to jest komedia kryminalna, którą się zabawnie ogląda i wysiłki aktorów zostają uwieńczone sukcesem. Znaczy, oni rzeczywiście przykuwają uwagę i, i powodują, że wybaczamy te niedoskonałości, powiedzmy delikatnie tak. Scenariusza. No i potem to się dzieje, dalej nic ważnego tak naprawdę się nie dzieje. Dzieje się tyle, żeby mógł się film rozrywkowo rozwijać i żeby było miło i niezobowiązująco. I tu jest drugi mój zarzut. I ten zarzut to już jest gruby i poważny. I, i on jest trochę też yy, być może ryzykowny, i być może wielu z Państwa powie: Ale chwileczkę, ale o co Panu chodzi? Bo mój zarzut jest taki. Że mamy tutaj galerię sławnych postaci, postaci, o których pozwolę sobie podejrzewać, większość widzów, którym się podoba film Niebezpieczni dżentelmeni, nie wie albo nic, albo prawie nic. Przypomina mi się sytuacja pewnej dziennikarki pewnej telewizji, która kiedyś rozmawiała z Sigurnej Weaver. Za granicą po angielsku i Sigourney Weaver pochwaliła się, że jej mąż kiedyś był na warsztatach u Jerzego Grotowskiego, wybitnego polskiego reżysera, reformatora teatru, kreatora teatry, Instytutu Aktora we Wrocławiu i teatru laboratorium Jerzego Grotowskiego, którego sztuki, książę niezłomny czy Apokalipsy skąfi i stały się po prostu nie tylko legendarne, ale stały się taką podstawą we wszystkich podręcznikach historii teatru nowoczesnego. I on się stał no, y, 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 wielkim wizjonerem, do którego y, jak widać y, y, podróżowali ludzie interesujący się teatrem z całego świata. No, między innymi małżonek pani Sigurnej Weaver. I otóż nasza dziennikarka pewnej znanej telewizji, która już tam zresztą nie pracuje w tej telewizji, ale nie z tego powodu odeszła. Otóż ona tak wydawało się w tej rozmowie, że nie bardzo wie, o kogo chodzi. Tak bardzo to się wydawało, że i Weaver w pewnym momencie zapytała ją wprost, czy pani wie oczywiście, kim był Jerzy Grotowski. I wtedy ku zdumieniu mojemu takiemu, że, że kapcie mi spadły, ona powiedziała nie. I potem powiedziała coś w rodzaju no nie znam, ale muszę znać. No chyba nie muszę wszystkich znać. I Sigunay Weaver, jako osoba niesłychanie elegancka i dobrze wychowana, przeszła nad tym do porządku dziennego. Rozmowa potoczyła się dalej. Ale w Polsce rozpoczęła się dyskusja na temat tego, czy to jednak nie jest wstyd, żeby polska dziennikarka o wykształceniu teatralnym w dodatku no, po prostu nie miała pojęcia, kim jest Jerzy Grotowski. Ja nawet pamiętam, że wtedy napisałem do niej maila czy jakiś komentarz na jej stronie w, w, w mediach społecznościowych sugerując, że ma genialną okazję teraz, żeby po prostu dowiedzieć się dokładnie, kim był Jerzy Grotowski i zaproponować swojej telewizji, żeby zrobiła w tym porannym programie felieton na ten temat, albo rozmowę z kimś o Jerzym Grotowskim, bo to jest cudowna okazja, żeby spopularyzować jego dorobek, a ona jako osoba, która miała taką wpadkę, w ten sposób genialnie się przestawi do roli popularyzatorki i będzie już te, od tej chwili rzeczniczą. Grotowskiego. Byłoby to godne wyjście z sytuacji. O ile pamiętam nie dostałem żadnej odpowiedzi, natomiast w jednym z wywiadów przeczytałem, że owa dziennikarka po raz kolejny indagowana, że co ona, jak ona mogła i w ogóle, powiedziała, że no, no nie zna i nie uważa, żeby miała obowiązek wszystkich znać. No i to jest właśnie zdanie, które mi kołatało w głowie cały czas podczas oglądania filmu Niebezpieczni Dżentelmeni. A cóż widzowie, którym się tak ten film podoba, wiedzą o Witkacy, poza tym, że wiedzą, że był taki. Mam nadzieję, że chociaż tyle wiedzą. A cóż wiedzą o Tadeuszu Boju Żeleńskim? I co przeczytali Boja Żeleńskiego? a już nie chcę pytać, co Józefa Konrada, chyba, że nadal jeszcze Lord Jim jest w lekturach szkolnych, no to wtedy przeczytali lekturę. No a co o Bronisławie Malinowskim wiedzą? Pewnie nic. Pewnie, może w ogóle nawet nie wiedzą, tego nazwiska nie znają. No więc krótko mówiąc, żal mi okazji, żeby jednak przy, przy, w takim, dzięki takiemu rozrywkowemu filmowi trochę... Wiedzy przemknęło się do głów współczesnych, szczególnie młodych ludzi, którzy jakowa dziennikarka ze znanej telewizji pracująca dla porannego programu miała blank po prostu, pusto, po prostu pusto, pusto w głowie na ten temat. Więc była szansa, żeby uf, trochę wskoczyło do, tego, do tej pustej przestrzeni, która tam pozostaje, a ona jest. Z latami coraz bardziej pusta. Mam tu na myśli już nie, nie tę konkretnie osobę, tylko, y, tylko coraz więcej, coraz młodszych widzów y, filmowych, kinowych. No więc można było wrzucić, tym bardziej, że tam występują dalsze ciekawe postaci, na przykład Józef Piłsudski. Notabene, gdyby ktoś chciał wyciągać wnioski na temat Piłsudskiego z tego filmu, no to by w całkiem złą stronę poszedł. Jest Włodzimierz Lenin też oraz jego narzeczona Nadjeżdża Krupska, żona chyba nawet, no czyli polityk, któremu między innymi zawdzięczamy pół wieku, no może na szczęście niecałe pół wieku komunizmu w Polsce. Również, no a on jak wiadomo, tam niedaleko zakopanego w Poroninie stacjonował całkiem długi czas, gdy musiał uciekać z Rosji. Z Rosji, tak. No a jeszcze mamy tu takie osoby jak Maria pawlikowska jasnorzeska Maria pawlikowska jasnorzeska poetka, wybitna. No to może jeszcze nazwisko jest rozpoznawalne, ale ciekawe, ile osób rozpoznało, czym są słowa, którymi ona flirtuje w czasie przyjęcia w czasie przyjęcia w Zakopanym. A ona flirtuje za pomocą słów ze swoich wierszy, z tomu pocałunki. Moje pokolenie to zna bardzo dobrze te wiersze, jeśli nawet nie z tomiku Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej, to z piosenki Ewa Ja myślę, że dzisiaj coraz więcej osób nie bardzo wie, kto to jest Ewa Demarczyk. No ale wtedy to była bardzo sławna interpretacja wierszy z tomiku Pocałunki, bo to nie jest wiersz Pocałunki, tylko to są fragmenty wzięte z tego tomiku i poskładane przez Ewę Demarczyk w, jeden, w jedną piosenkę, w tekst piosenki. Abs abstrahując już od tego, że tomik Pocałunki został wydany w 1926 roku, tu mamy akcję w 1914 roku, więc jest tak zwany anachronizm, no ale umówmy się w komedii kryminalnej, gdzie wszystko jest tak naprawdę pomieszane, gdzie nikt nie, nie wymaga od nikogo, żeby była zgodność historyczna. Yy, i, I w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o zabawę i o rozrywkę. No to tam czy 14 rok, czy 26 to już mniejsza z tym. O to problemu nie będę robił. Natomiast jeżeli mamy następne ważne nazwisko Zofia Stryjeńska. No tu jestem ciekaw. Ciekaw jestem... Ile osób na 100 osób, na każde 100 osób z widzów tego filmu wie, to to jest Zofia Stryjeńska. Bardzo wybitna polska malarka pierwszej połowy XX wieku, która była porównywana z Tamarą Łępicką, jeśli idzie o ważność kobiecego malarstwa w tamtym okresie polskiego. No więc, ile osób wie, kto to jest Zofia Stryjeńska. 99 nie wie pra, y, osób na 100, a, a być może, że nawet 100 na 100. I mnie jest tylko żal, że przy takiej okazji, która się tak rzadko zdarza, jest po prostu szansa na to, żeby coś przemycić, żeby, żeby coś więcej powiedzieć. Chociażby, że malarka, chociażby, żeby mignął jakiś jej obraz. To ja nie jestem, nie mam jakiejś nauczycielskiej mentalności, że przy każdej okazji chcę zadbać o edukację widzów. Nie o to mi chodzi. Ale w sytuacji tak wielkiego spadku erudycji na temat naszej historii kulturalnej, kiedy pojawia się taka okazja, to ona moim zdaniem tylko przez Niezaradność, nieporadność, nieumiejętność scenarzysty, czyli Macieja Kawalskiego, również reżysera, została tutaj niewykorzystana. Gdyby był scenarzysta lub, lub sztab scenarzystów wokół niego, który byłby wystarczająco, uwaga, inteligentny i sprawny, fachowy, profesjonalny. To by znalazł sposób na to, żeby ta komedia, nic nie tracąc ze swojej komediowości, rozrywkowości i kryminalności, jednocześnie zawierała okruchy wiedzy, które by mimochodem wpadły do głów zakwyconych lekkim filmem widzów. I tego mi jest żal, bo to jest stracona okazja, która nie wróci. My tam mamy też Karola Szymanowskiego. No, wiemy, że kompozytor, prawda? Że Artur Rubinstein, wybitny pianista, ale coś więcej, dlaczego jest wybitny i, i, i w czym jego, na czym jego wybitność polega? A Szymanowski, który został wyśmiany tutaj, y, 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 najwybitniejszy polski kompozytor pierwszej połowy XX wieku, y, został wyśmiany jako ten drugi Chopin. Albo ten następca Chopina. I, I ma z tego powodu tam yy, yy, kompleksy, że on jest taki gorszy Chopin. Yy, no bez przesady. Jesteśmy już na tym etapie, kiedy naprawdę możemy docenić Karola Szymanowskiego. Ilu wybitnych ludzi, ile lat pracy włożyło w to, żebyśmy my, Polacy, wreszcie docenili muzykę Karola Szymanowskiego. I potem w takim filmie Macieja Kawalskiego to jest tak. Tak pyknięte, tak, tak kopnięte lewą nogą, to mi się nie podoba. To niech będzie jak najlepszy ten film, niech on będzie najśmieszniejszy i niech brawurowo grają wybitni aktorzy, ale niewykorzystanie szansy na to, żeby Polacy byli le lepiej. Wykształconym w dziedzinie powodów do dumy ze swojej ojczyzny, i ze swojej kultury, ludźmi, jest moim zdaniem marnotrawstwem kulturalnym. I tak też podchodzę do tego filmu, i to będzie zawarte w ocenie tego filmu. Myślę, że mogę już do niej przejść. Czyli poproszę misę, uwaga, misa, misa. Ops, za szybko, kochana, dopierowalne w ciebie. Misa, przypominam, da czysty dźwięk, po to, żebym wziąwszy ją za rodzaj kamertonu, nie fałszował po prostu i uczciwie ocenił. Pięknie i czysto. Proszę Państwa, ten film, czyli Niebezpieczeń Dżentelmeni. Oceniam na 6 na 10. Tak połowiczna to jest ocena, ale może uczciwie powiem, że jeśli idzie o aktorstwo, szczególnie aktorstwo tej czwórki: Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn i Wojciech Mecfaldowski. To naprawdę 9 na 10, może nawet 10 na 10. Rzadko się zdarza film z tak błyskotliwymi aktor rolami jak te tutaj w niebezpiecznych dżentelmenach. Więc 10 na 10, ale scenariusz i zmarnowana szansa na. Na ten film, i na, na to, żeby wykorzystać wielką liczbę ciekawych postaci, które się przewijają przez ekran, co prawda w rozrywkowy, przypadkowy sposób, fantastyczny sposób, ale jednak z imienia i nazwiska, to daje 4 na 10 najwyżej temu filmowi. No i potem wyciągam jakąś w miarę średnią, może to nawet 3 na 10 za scenariusz powinienem dać. No i ta średnia wychodzi 6 na 10, więc stąd jest stosunkowo wysoka ocena 6 na 10, ale za scenariusz naprawdę to chyba 3 na 10. No nieporadny, nieporadny, nieporadny. Jeśli, jeśli mają Państwo jeszcze dla mnie chwileczkę. To teraz zapraszam do części premium. Będzie najpierw mały gążek, który nas przepuści do części premium, będącej już nie recenzją, a takim moim e, dodatkiem, suplementem. E, osobistym dosyć do opowiadanej historii. Ale najpierw jest mały gążek. Uwaga. Rolę spełnia tę samą, żebym, żebym mówił do rzeczy. Tylko no tak skromniej, bo to już dotyczy tylko mnie, więc nie ma co się pchać przed filmem. Już jest po gąszku i teraz pewnie Państwo pamiętają, że jest czas na trzy łyki wody z miedzianego kubka. To jest mój miedziany kubek. Państwo nie muszą e, mieć miedzianego kubka, chociaż polecam, bo to podobno e, zdrowa jest taka woda. Ale, e, ale jakiekolwiek trzy łyki polecam, ponieważ to daje odświeżenie i tak można zacząć od nowego rozdziału. E, przyjemnie się robi. W każdym razie ja bardzo lubię ten moment, kiedy mogę napić się trochę wody i, i, i od razu robi się wszystko y, takie lżejsze. No więc premium. Premium przy okazji filmu Niebezpieczni Dżentelmeni. Będę posypywał teraz głowę y, popiołem. I będę się korzył przed państwem, i będę się wstydził potwornie. I to jest także taki rodzaj puszczenia oka do Pana Macieja Kawalskiego, i także do producentów tego filmu, którym trochę przyłożyłem z powodu niewykorzystania szansy powiedzenia o Polakach, wybitnych Polakach, czegoś, co dałoby się zapamiętać. To także będzie rodzaj puszczenia oka i Prośby o wybaczenie w kierunku owej dziennikarki, która nie znała nazwiska Grotowski, nie wiedziała kim on był, ponieważ zamierzam się teraz przyznać do bardzo wstydliwych własnych przypadków. Otóż, kiedy zdawałem do szkoły teatralnej na Wydział Wiedzy o Teatrze, o tym opowiadałem już nieraz, ale chyba nie opowiadałem o tym. Jak przebiegał mój egzamin wstępny komisyjny? Tam było kilka etapów, i między innymi był taki etap komisyjnego egzaminu ustnego. Z kilku przedmiotów była komisja za stołem, która przepytywała z różnych dziedzin na wyrywki, żeby sprawdzić no, ogólną erudycję kandydata. I miałem tam, jak się okazało, parę wpadek, których zresztą nie uświadamiałem sobie na początku, bo uwaga, zapytano mnie tak, proszę pana, co panu mówi nazwisko Bronisław Malinowski? A ja na to, bardzo pewny siebie, powiedziałem. No to jest wybitny polski średniodystansowiec, olimpijczyk. I pano, panowie i panie w komisji rekrutacyjnej w szkole teatralnej wybuchnęli śmiechem. Wszyscy patrzyli się na siebie i kiwali głowami. No, dobrze, tak, tak, dziękujemy. A potem powstało, e, e, padło kolejne pytanie. Kolejne było: Co panu mówi nazwisko Czesław Miłosz? To był rok 76. Jeszcze na długo przed przyznaniem Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi, wtedy jeszcze Czesław Miłosz był na tak zwanej liście autorów zakazanych, to znaczy w Polsce nie publikowano jego wierszy. Można było przeczytać te wiersze tylko w publikacjach wydawanych nielegalnie, znaczy legalnie w Paryżu, ale nielegalnie przywożonych do. Polski. Instytut Literacki w Paryżu je wydawał. No ale jeśli celnik znalazł wydawnictwa właśnie tego Instytutu Literackiego w walizce u kogoś, kto jechał z Francji, czy w ogóle z Zachodu, no to po pierwsze rekwirowano takie książki, a po drugie można było mieć nawet nieprzyjemności. Krótko mówiąc, to była literatura zakazana i autor, czyli Czesław Miłosz, był zakazanym poetą w czasach PRL-ów, w czasach komunizmu. No i przypominam, pada pytanie, co panu mówi nazwisko Czesław Miłosz. I ja na to mówię, obawiam się, że nic mi nie mówi. I komisja znowu wybucha śmiechem, kiwają głowami i mówią, rozumiemy, rozumiemy. Sądząc, że ja nie chcę tego powiedzieć, ponieważ wiem, że miłość jest zakazany. Kłopot polega na tym, że ja wtedy, zdając już po maturze, zdając do szkoły teatralnej, nie wiedziałem, kim był Czesław Miłosz. Tak bardzo nie czytałem jeszcze wcześniej. Literatury zakazanej i wydawanej na Zachodzie, a nie miałem żadnej rodziny, i żadnych kontaktów, nikogo, kto by mógł przywozić cokolwiek z Zachodu, nie, nie tylko literaturę, ale, ale też nie wiem, czekoladę i, 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 i dżinsy i różne inne rzeczy, które się przywoziło w czasie niedostatków w Polsce. Więc moja rodzina nikogo takiego nie miała i nie mieliśmy y, y, a, ani dolarów, ani, ani bonów do, do PKO czy do Peweksu. No, ani jak się okazuje, wiedzy o zakazanej literaturze. No, ale proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia by, by były wyniki. No, i okazało się, że przeszedłem do następnego etapu. Musiałem odebrać jakieś pismo potwierdzające to w dziekanacie. Wszedłem do dziekanatu, była krótka kolejka, ustawiłem się w tej kolejce. Tam panie załatwiają innych kandydatów, ja stoję jako piąty czy szósty w kolejce i słyszę, jak one rozmawiają między sobą i mówią, wyobraź sobie, wczoraj był taki niesamowicie inteligentny kandydat, który, wiesz, po prostu co powiedział, to komisja umiera ze śmiechu, wiesz, pytają go, kto to Czesław Miłosz, a ten puszcza oko i mówi, że obawiam się, że nie wiem. No więc wiesz, po prostu widać, że facet jest tak inteligentny, że sobie pogrywa a potem go pytają o Bronisława Malinowskiego, a on mówi, że to średniodystansowiec polski no taki jest rzeczywiście, ale on sobie po prostu jaja robił no i po tych wszystkich innych takich poważnych kandydatach no to ten, który ma takie poczucie humoru taki błyskotliwy no to po prostu jak odpoczynek dla komisji oni go wszyscy pokochali dostał najwięcej punktów ze wszystkich i ja tak stoję w tej kolejce, słucham i myślę sobie, one mówią o mnie. I mówią, że przeszedłem, że taki inteligentny i że takie poczucie humoru i cudownie. Ale ja nie wiedziałem, kim był Czesław Miłosz i nie wiedziałem o Bronisławie Malinowskim. Tylko pamiętałem go tego drugiego, tak samo się nazywającego polskiego sportowca kiedy wróciłem do domu rzuciłem się do różnych źródeł no nie było internetu ale jednak też nie było y, 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 niemożliwym znalezienie y, jakichkolwiek informacji robiło mi się tak potwornie wstyd tak potwornie wstyd i najzabawniejsze w tym jest to że to zostało odczytane na moją korzyść a nie na moją niekorzyść. I właśnie dlatego, że wtedy to zostało tak zinterpretowane niesprawiedliwie, dla, to znaczy dobrze dla mnie, ale niesprawiedliwie, to dzisiaj. Chciałem tę swoją gorzką pigułkę połknąć, przyznać się publicznie do tego, powiedzieć, że się wstydzę, powiedzieć, że już wszystko wiem od dawna od nich. I dlatego do tej koleżanki ze znanej telewizji napisałem, żeby teraz zrobiła coś o grotowskim, bo ma okazję, żeby, żeby po prostu nadrobić ten, ten błąd, ponieważ ja tak wtedy zrobiłem. I zainteresowałem się Malinowskim, zainteresowałem się Miłoszem i odtąd jeden i drugi stał mi się bardzo bliski i ważny. Więc z wady i ze słabości uczyniłem siłę. I to jest sposób na niewiedzę. No ale po obejrzeniu filmu Niebezpieczni Dżentelmeni nie mamy szansy na taki proces. you